Dzień dobry, będziemy zaczynać. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już kolejna edycja Narodowego Czytania. Przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Władysława Broniewskiego w Lubaczowie organizujemy ją, Narodowe Czytanie organizujemy przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną, filia w Lubaczowie, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim. Witam bardzo gorąco wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, radnych miejskich i powiatowych, przedstawicieli służb mundurowych, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli teatrów działających na terenie miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców naszego miasta oraz oczywiście witamy bardzo gorąco również media lubaczowskie. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturę pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnej edycji przeczytano kolejną trylogię Henryka Sienkiewicza oraz lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego w całej Polsce i za granicami. Dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter w związku z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Para prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto przez cały rok Antologii Niepodległości, specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Ale młody Kotłowy zawsze to pasemko dostrzegał, a nie tylko je dostrzegał, ale się do niego uśmiechał. Wiedział on dobrze, że tam, u komina, stara jego matka w bieluchnym czepcu na głowie, w tołupku przepasanym różowym fartuchem, drobna, zawiędła, zgarbiona, szykuje dla niego jakiś barszcz wyśmienity lub wyborny krupnik. Zdawało mu się nawet czasem, że wyraźnie czuje smakowitą woń tych specjałów. Z podwójnym tedy zapałem dorzucał na palenisko świeżą szuflę węgla i podczas, kiedy palacz po głowie się drapał, on, stojąc jedną nogą na podmurowaniu, zwinny i giętki za dwóch nastarczał w robocie. I tak naprzeciw siebie szły w niebo te dwa oddechy, fabryki i facjatki, niknąc w przejrzystych lazurach, może łącząc się w nich nawet. Ku południowi dym fabryczny żedniał nieco, olbrzymie płuca machin zwalniały swą pracę. Wypuszczone pary przeszywały raz i drugi powietrze ostrym, przykrym świstem. A chłopak jak huragan do izdebki wpadał. Mamo, jeść! Wołał od progu. A cisnąwszy furażerkę na stół, biegł do klatki z kosem, wiszącej w okienku. Kos, jak tylko chłopaka obaczył, wydawał gwizd przeciągły, do fabrycznej świstawki podobny, a potem zaczynał swoje zwykłe kuranty, których go nauczył Marcyś. Chłopak stawał przed klatką, kładł ręce w kieszenie i gwizdał także, aż się ściany trzęsły od gwizdania tego. A matka rozpościerała tymczasem na stole piękną, żółtą serwetę, w niebieskie jelenie wyrabianą, i stawiała głęboką fajansową wazę krupniku, barszczu z rurą, albo grochówki z wędzonką, albo też zacierek, jak tam wypadło. Obok waski występował na stół chleb w dużym bochnie, główna tego posiłku podstawa.
Znikał on też prawie w połowie. Ledwo się chłopak przysunął do niego. Kawał za kawałem krajał, w miseczce z solą maczał, a precz dogadywał. Dobry chleb, mamo. Dobry, synku, odpowiadała za każdym razem wdowa. Jedz z Bogiem, jedz. Na chwałę Panu Jezusowi i Matce Jego Przenajświętszej. Chłopak nie dawał się prosić, a razem z chlebem znikała i zawartość misy. Dobry barszcz, mamo, mówił wtedy. Z tym budzeniem była zawsze bieda. Wdowa sypiała tym snem starości, krótkim, czujnym, jakby oszczędzającym godzin życia przed wielkim zaśnięciem w mogile. Ze snu tego budziła się po krótkich kurach zaraz, na długo przed pierwszą gwizdawką fabryczną i zwlókszy się z pościeli, dreptała po izdebce, szykując polewkę dla syna i szepcąc godzinki. W okienku stała wtedy wielka i cicha gwiazda zaranna, wprost na twarz uśpionego chłopca świecąca. Matka coraz to na twarz tę powiodła oczyma. Rada by już zbudziła jedynaka swego, ale głębokie uśpienie chłopca wstrzymywało ją. Długo uspokoić się nie mógł. Nic, mamo, przemówił nareszcie z widocznym wysiłkiem. Nic. Tylko śniło mi się, że piorun uderzył we mnie. Wdowa ścierpła, ale nie dała tego poznać po sobie synowi. Chciała przemówić. Głos uwiązł jej w piersi. Chłopak siedział na tapczanie sztywny, prosty, patrząc przed siebie wystraszonym wzrokiem. Mówiła to z uśmiechem, wesoło niemal, ręką wyschłą po czole jego wodząc i włosy mu gładząc, aż chłopak dobrej myśli począł być i też się uśmiechnął. To mama mówi, że wesele, spytał. A przecież nieco. Wesele. Huczne wesele, zamyślił się chłopiec, a po chwili rzekł. To ja już wstanę, mamo. Wstań, synku, wstań. Zgotuję śniadanie. Jak sobie podjesz, to cię to odejdzie. Jakoż odeszło. Weselej nawet było tego ranka niż zwykle w izdebce, bo chłopak czasu dość mając, jedną po drugiej piosenkę na prześcigi z kosem gwizdał, aż ptaszysko zachrypło i kiedy przyszło do Zosi, co jej się chciało jagódek, gwizdało tak żałośnie, jakby kto przez nos śpiewał. Godziny upływały. W schludnie sprzątniętej izdebce zrobiło się cicho. Stary zegar z jaskrawą różą na pożółkłej tarczy cykał opieszale na ścianie. Kos próbował najweselszych kurantów, pociesznie walcząc swym ochrypłym głosem, a wdowa, może z myślą o owym śnie syna, co to wesele znamionował, przeglądała swe odświętne odzieże. Naraz rozległ się huk straszliwy. Zatrzęsły się ściany, posypał gruz z komina. Okienko z szczękiem wypadło. Wielki i skrzasty słup dymu buchnął w niebo razem z fontanną cegieł i wielkimi odłamami rozwalonego komina, wypełniając izbę przeraźliwym blaskiem. Wdowa jak stała, tak skamieniała słupem. Miasto było niedawne. 15 lat temu nie tylko nie stał tu ani jeden dom, ale w całej bliższej okolicy nie było białych. Natomiast w widłach rzeki, na tym samym miejscu, na którym stoi antylopa, wznosiła się osada indyjska zwana Kiawata. Była to stolica czarnych wężów, którzy w swoim czasie dali się tak we znaki granicznym osadom niemieckim, Berlinowi, Grundnau i Harmonii, że osadnicy dłużej nie mogli wytrzymać. Indianie bronili wprawdzie tylko swego terytorium, które rząd stanowy Teksasu przyznał im na wieczne czasy. Ale cóż to mogło obchodzić kolonistów z Berlina, Grundnau i Harmonii? Pewnym jest, że odbierali oni czarnym wężom ziemię, wodę i powietrze. Ale natomiast wznosili cywilizację.
Tego wieczoru ludność spieszyła oto do cyrku. Raz dlatego, że po twardej pracy rozrywka jest rzeczą równie godziwą jak przyjemną. Powtórę, że mieszkańcy byli dumni z jego przyjazdu. Wiadomo, że cyrki nie zjeżdżają się do lada mieściny. Przybycie więc trupy Hom Emdina stwierdzało poniekąd wielkość i znaczenie antylopy. Była jednak i trzecia, a może najważniejsza przyczyna ogólnej ciekawości. Oto numer dwa programu, mówił co następuje. Spacer na drucie zawieszonym na 15 stóp nad ziemią z Towarzystwem Muzyki wykona słynny gimnastyk Czerwony Sęp, Sahem, wódz czarnych wężów. Puste przejścia między ławkami poczynają tętnić krokami ludzkimi i wkrótce ciemna, ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia od góry do dołu. W cyrku widno jak w dzień, bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do niego rur gazowych, to natomiast olbrzymi żyrandol złożony z 50 lamp naftowych oblewa arenę i widzów potokami światła. Ale ten Sahem czyżby jeszcze pamiętał? Przecież wychowywał się od młodych lat w trupie Hondina, złożonej przeważnie z Niemców. Czyżby jeszcze nie zapomniał? Wydawało się to nieprawdopodobnym. Otoczenie i 15 lat zawodu cyrkowego, pokazywania sztuk, zbierania oklasków musiały wywrzeć swój wpływ. Ciawatta. Ciawatta. Otóż oni, Niemcy, także nie są na swojej ziemi. Daleko od ojczyzny i nie myślą o niej więcej niż na to biznes pozwala. Przede wszystkim trzeba jeść i pić. O tej prawdzie musi pamiętać tak dobrze każdy filister, jak i ostatni z czarnych węży. Szczególna rzecz. Wódz śpiewa po niemiecku, ale łatwo to zrozumieć. Pewno zapomniał języka czarnych wężów. Zresztą nikt na to nie zważa. Wszyscy słuchają pieśni, która wzmaga się i potężnieje. Jest to pół śpiew, pół jakieś wołanie niezmiernie żałobne, dzikie i chrapliwe, pełne drapieżnych akcentów. Słychać słowa następujące. Po wielkich deszczach co rok 500 wojowników wychodziło z Ciawatty na ścieżki wojny lub na wielkie łowy wiosenne. Gdy wracali z wojny, zdobiły ich skalpy. Gdy wracali z łowów, przywozili mięso i skóry bawole, a żony witały ich z radością i tańczyły na cześć wielkiego ducha. Na ulicy Miodowej co dzień, około południa, można było spotkać jego mościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzały cylinder. Pan Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki. Miał majątek i ustaloną opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie z 6 pokojów złożone. Urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, piękne meble i szukał żony. W salonie zrobiło się bardzo wesoło. Pan Tomasz także uśmiechnął się, ale od tej pory, gdy mu ktoś wspominał o małżeństwie, machał niedbale ręką, mówiąc: i w tych czasach ogolił wąsy i zapuścił faworyty. O kobietach wyrażał się zawsze z szacunkiem, a dla ich wad okazywał dużą wyrozumiałość. Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnic, nawet tłumaczył się. Muzyka, mówił zburzony, stanowi najsubtelniejsze ciało ducha w Katarynce, zaś duch ten przeradza się w funkcję machiny i narzędzie rozwoju, bo kataryniarze są po prostu rabusie. Zresztą dodawał, Katarynka rozdrażnia mnie, a ja mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić na słuchanie obrzydliwej muzyki. Lokal mecenasa składał się z dwóch części.
Cztery większe pokoje miały okna od ulicy, dwa mniejsze od podwórza. Paradna połowa mieszkania przeznaczona była dla gości. W niej odbywały się rauty, przyjmowani byli interesanci i stawali krewni albo znajomi mecenasa ze wsi. Okna przez cały dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz usiadł na swoim fotelu, doskonale mógł widzieć, co się dzieje u jego sąsiadek. Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach, na kanapie i na komodzie leżały tkaniny przeznaczone do szycia i kłębki bawełny na pończochy. Ale chora, im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem. Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę? Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie. Kiedy przejdzie? Niedługo. Może jutro, proszę mamy? Za kilka dni, moja dziecino. Ale jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie, bo mi jest bardzo smutno. Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej. Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień, a w ogrodzie są drzewa tak jak dawniej? Czy do nas przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapami? Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze? Nie ma tu lustra? Matka podaje jej lusterko. Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie, mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy. Nic nie widzę, rzekła. Czy i mama nie widzi mnie w lusterku? Widzę cię, moja ptaszyno. Jakim sposobem? Zawołała dziewczynka żałośnie. Przecie jeżeli ja nie widzę się w ciebie w lustrze, to mnie tam być nie powinno. Najmilszym zajęciem Kaleki było dotykanie rękoma drobnych przedmiotów i poznawać je. Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową, ładnie ubraną za rubla. Dziewczynka nie wypuszczała jej z rąk. Dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się nią. Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały zawsze. Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się dziewczynce. Czerwona wiśnia stała się dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką. Błyszczący pieniądz był twardym i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie. Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła Kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła tęsknić. Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco uspokajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu. Dotknęła każdej rynny i beczki. Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo prędko kryło się za domami. Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz zniechęcenia i martwości, który tak bardzo dziwił pana Tomasza. Ale mecenas pochylony nad papierami palił cygaro, puszczał kółka dymu, a na wiernego sługę nawet nie spojrzał. Na drugi dzień pan Tomasz jeszcze siedział nad aktami. Jego rumiana twarz i szpakowate faworyty na szafirowym tle pokojowego obicia przypominały studia z natury. Gdyby zmarły X wstał z grobu, odzyskał przytomność i wszedł do gabinetu, aby pomóc mecenasowi w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, z pewnością pan Tomasz nie doznałby takiego uczucia jak teraz, gdy usłyszał Katarynkę. Mała, niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grad. Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym, dawno już nie doświadczyła tylu wrażeń. Jak pięknym zjawiskiem wydawały się jej fałszywe tony Katarynki. Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą sobie flegmą, choć był trochę blady. Słuchaj no, kochanku, jak ci na imię? Paweł, jaśnie panie. Otóż mój Pawle, będę ci płacił 10 zł za miesiąc, ale wiesz za co? Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał Katarynek, wtrącił śpiesznie lokaj. Nie, rzekł pan Tomasz.
Za to, ażebyś przez jakiś czas co dzień puszczał katarynki. Ani jeden żywy promień nie zdołał przebić powodzi chmur gnanych przez wichry. Skąpa jasność poranka rozmnożyła się po kryjomu, uwidoczniając krajobraz płaski, rozległy i zupełnie pusty. Leciała ulewa deszczu, sypkiego jak ziarno. Wiatr krople jego w locie podrywał, niósł w kierunku ukośnym i ciskał o ziemię. Gdy tak zmoknięty, głodny i bardzo znużony brnął przy wozie, poczęło, jakoby wraz z zimnem, wsiąkać w niego uczucie nędzy. W kieszeni nie miał już ani okruszyny chleba i ani kropli wódki we flaszce. 8 ułanów rosyjskich na pięknych, gniadych koniach dopadło wozu i w mgnieniu oka ze wszystkich stron go otoczyło. Jeden z nich, nie mówiąc ani słowa, począł rzucać lantu suche gałęzie oraz snopki kłoci i sądować głąb wozu. Krople, trzepiąc w nią, zbijały duże, wysoko wzdęte bańki, rozpryskujące się w nicość tak szybko i zupełnie, jak ludzkie święte złudzenie. Zabity koń stygł szybko na zimnie, a pozostały przy życiu szarpał się w zaprzęgu tak gwałtownie, jakby kto go smagał rzemiennym batem. Nim wszakże skosztowała warchowskiego mózgu i zdążyła osiągnąć tak zwany tytuł do sławy, spłoszył ją nowy przybysz, co zbliżał się niespostrzeżenie chyłkiem podobny do dużej, szarej bestii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wyrzekł uroczyście chłop i przeżegnawczy się z namaszczeniem ujął za pług. Wio, powoluśko, a krzepko, smagnął batem z przyzwyczajenia. I na dworskim robią całe 4 pary, dopiero ci parada, szepnął z politowaniem. Nie frasuj się o dziewicową skórę, poradzi sobie, mruknęła kobieta. Orali znowu w głębokim milczeniu. Chrob rozważał babczyne słowa i pilnie szukał w sumieniu, czym by się zasłużył na Ukrainie, aż w końcu rzekł twardo. Panowie sobie wojują, a chłop w skórę bierze. I w ziemi, powtarzał już może po raz tysiączny. Ta chwila utraty konia stała mu wciąż w pamięci. Była to niezagojona rana, przez którą uciekało jego życie. Ale na tym się skończyło, gdyż wspomnienie utraconego konia ożyło naraz we wszystkich i opanowało jednaką żałością. Raz po raz ktoś przypominał różne zdarzenia świadczące o jego zaletach, o jego śliczności i o jego przywiązaniu do domu. W pierwszych dniach października powracaliśmy z matką z letniska, położonego w sąsiednim departamencie kraju, w lesistym do rzeczy Słotwinki, przesączonym źródlanym szmerem tysiąca strumieni. Wjechaliśmy w gęstą i suchą puszystość, w tytoniowe więdnienie. Wnet stało się wokół nas zacisznie i brunatnie jak skrzynce. Była to jakaś wielka rozprawa między moim ojcem, matką a Adelą, protagonistką tej sceny. Rozprawa o zasadniczym znaczeniu, jak dziś się domyślam. Pozbawiona szlachetnego polotu fantazji, fałasz nieświadomą zawiścią do wszystkiego, co znosi się ponad pospolitość. Adela zmierzyła ojca wzrokiem, pełnej, bezgranicznej pogardy i zwracając się do matki, rzekła wzburzonym głosem, roniąc mimowolne łzy irytacji. Dlatego tej nocy uroczystej, gdy siedzieć będziemy odświętnie w wielkiej sali miejskiej, przy biało nakrytych stołach. Uważam ich za darmozjadów, rzekł starszy subjekt Teodor. Przecież nie dopuszczamy ich do gaszenia pożaru dla ich dziecinnej nieodpowiedzialności. Wystarczy zobaczyć, z jaką zazdrością przystają zawsze przed grupą chłopców, bawiących się rzucaniem guzików o ściany, ażeby ocenić dojrzałość ich króliczego umysłu. Zamiast odpowiedzi, ojciec mój podniósł gwizdawkę do ust i gwiznął przeraźliwie, jak gdyby podsłuchiwali u dziurki od klucza. Wpadli 4 wysmukli młodzieńcy i uszeregowali się pod ścianą. Bez najmniejszej przesady wyznać można, że nie tylko doświadczeniem, ale pożyciem nawet nie można objąć większego zaszczytu
jakim było szlachectwo polskie. Bo szlachcic, choć najuboższy, był równy magnatowi. Tak, najwytrwalsi dotarli do samego końca. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję, że zostaliście do samego końca tutaj z nami. W tym roku wyjątkowo krótko czytaliśmy. Z 8 nowel przeczytaliśmy 7, także mamy niezły czas. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.